Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Szanowni Państwo, choroby nowotworowe są coraz częściej występującym schorzeniem w naszej populacji, nie tylko w naszej, ale również i światowej. Są w Polsce drugą przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia. Rocznie ponad 200 tysięcy Polaków zapada na tę bardzo groźną chorobę. Mimo wzrostów nakładów na ochronę zdrowia, co miało miejsce w latach 2015 do 2023, w tym zwiększenia w sposób wyraźny nakładów na opiekę onkologiczną, jednak pacjenci, którzy doświadczyli tej ciężkiej choroby, nie do końca czuli się zaopiekowani przez system, który powinien im gwarantować szybką, sprawną diagnostykę oraz terapię. Przypomnę, że w 2015 roku wydawano na leczenie onkologiczne w Polsce niewiele ponad 7 miliardów złotych, a w 2022 jest to kwota ponad 15,5 miliarda złotych, czyli podwójny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, na opiekę zdrowotną w zakresie onkologii zapewnił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mimo tego wzrostu nakładów i występujących problemów, występowały problemy związane z dostępnością do świadczeń, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą, opracowali Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i jednym z elementów realizacji tego programu miała być Krajowa Sieć Onkologiczna. Wcześniej założenia tej sieci były realizowane w formie pilotażu. Pilotaż obejmował 5 województw, w ramach których pacjenci mieli mieć zapewnioną kompleksową, profesjonalną, skoordynowaną opiekę w zakresie leczenia chorób nowotworowych. Ten pilotaż pierwotnie był zaplanowany na 2 lata, od 2019 do 2021 roku, ale jak Państwo doskonale wiecie, w 2020 roku wystąpiła pandemia, która w drastyczny sposób zmieniła przebieg pilotażu. Wielu pacjentów zostało wycofanych z pilotażu. Również podmioty lecznicze, które realizowały zadania związane z pilotażem, wynikające z pilotażu, również swoją działalność prowadziły w sposób ograniczony. Dlatego ten pilotaż nie mógł zakończyć się w ciągu 2 lat. Został prolongowany do 2023 roku. Niemniej jednak na podstawie tego pilotażu, który, tak jak powiedziałam, był zakłócany przez czynniki niezależne, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten pilotaż dał konkretne wnioski, które były podstawą do utworzenia, przygotowania ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ta ustawa weszła w życie w ubiegłym roku. Ona dawała możliwość pacjentom uzyskania kompleksowej, skoordynowanej opieki realizowanej na 3 poziomach leczenia onkologicznego, począwszy od ośrodka krajowego, którym miał być Krajowy Ośrodek Koordynujący, którym miał być Narodowy Instytut Onkologii, poprzez wojewódzkie ośrodki koordynacyjne. Wiele prac w tym zakresie zostało wykonanych. Doświadczenia pilotażu służyły również do wprowadzenia tych zmian na terenie całego kraju. I w związku z tym, że obecny rząd wystąpił z propozycją nowelizacji tej ustawy polegającym na odroczeniu o kolejny rok wprowadzenia jakże ważnej i długo oczekiwanej przez pacjentów ustawy wnoszącej poprawę opieki, skoordynowanej opieki nad pacjentami ze schorzeniami nowotworowymi, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość ma pewne wątpliwości i uwagi i w tym zakresie będzie zgłaszało poprawkę. Mianowicie uważamy, że nieprawdą jest to, co powiedziała wczoraj na Komisji Zdrowia pani minister zdrowia, że jeżeli Krajowa Sieć Onkologiczna wejdzie od 1 kwietnia tego roku, to 7 tysięcy czy większa liczba pacjentów zostanie pozbawiona całkowicie opieki. To jest nieprawda, dlatego że wystarczyłoby znowelizować jeden artykuł 5,
który zmieniłby sytuację i ci pacjenci mogliby być nadal leczeni i finansowani z Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc nie ma potrzeby wyrzucania całej ustawy, czy prolongowania wejścia w życie całej ustawy, ale można było część tych artykułów dostosować. Również uważamy, że niektóre obszary w zakresie cyfryzacji systemu, dostępności do rejestracji elektronicznej, utworzenia infolinii nie wymaga aż tak odległego prolongowania tej ustawy. Ta ustawa jest niezwykle ważna, dlatego uważamy, że obecny rząd powinien wziąć się bardzo do roboty, dziękuję, pani poseł, i przygotować te rozporządzenia, które ułatwiłyby wprowadzenie tej ustawy. W związku z powyższym przedstawiam Wysokiej Izbie projekt poprawki, która daje możliwość wprowadzenia wcześniej niż przed 2025 roku. Pani poseł, bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła możliwości Marka elektronicznej Hoka, rejestracji Obywatelska. Wprowadzenia ucyfrowienia systemu. Poseł Marek Hok. Szanowna pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Choroby nowotworowe są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce Polaków w wieku produkcyjnym, a drugą przyczyną zgonów w Polsce w ogóle. Chorobę rozpoznaje się prawie u 200 tysięcy pacjentów rocznie, około 100 tysięcy rocznie umiera, ponad 1 200 000 aktualnie jest leczonych i diagnozowanych w kierunku choroby onkologicznej. Niestety system opieki onkologicznej w Polsce nie jest skuteczny, a wskaźnik 5-letniego przeżycia, czyli ten wskaźnik mówiący o efektywności leczenia, jest niestety niższy o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do innych państw europejskich. Mamy jednocześnie radykalny wzrost zachorowań pacjentów po pandemii.